Jezus żegna się ze swoimi uczniami słowami modlitwy. Nie zapomina o tych, których otrzymał od Ojca. Poznawać Boga to przede wszystkim zyskiwać nową świadomość. I to właśnie obecność Jezusa tu na ziemi, który przyjął ludzkie ciało, sprawia, że Jego misja ukazuje nam Tego, którego posłał, ukazuje nam samego Boga. Tego Boga, który z powrotem pragnie mieć przy sobie, po swojej prawicy. Tego Boga, który chce otoczyć swojego Syna chwałą, ale jednocześnie obserwując i przeżywając te wydarzenia, widzimy, że tą chwałą chce również otoczyć nas. Nas żyjących tu na ziemi, nas pielgrzymujących chwilowo tu na ziemi. Chce otoczyć w pełni chwałą. Chce dać nam to, co najlepsze. To, co nie przemija. To, co nie sprawia bólu, cierpienia. Chce nam dać życie w obfitości. I to od Ciebie zależy. Czy podejmiesz to wyzwanie, jakie Chrystus kieruje do Ciebie? Jakie Chrystus wystosowuje zaproszenie, abyś skorzystał, abyś zapragnął być z Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Ta więź nie jest spowodowana pracą nad sobą, lecz włączeniem człowieka przez Boga w miłość Trójcy Świętej. To jest najważniejsze w misji, jaką podejmuje sam Jezus. Przywrócić człowieka Bogu. Zastanów się, jak wygląda Twoja modlitwa? Jak wygląda Twoja relacja z Ojcem, Synem i Duchem Świętym? Zastanów się, czy w ciągu dnia masz takie chwile, w których zanosisz swoje modlitwy przed tron Boga Najwyższego, którym Twoje serce wznosi się do Tego, który jest Twoim Stwórcą, do Tego, który jest Twoim gwarantem. Zastanów się. Zastanów się, aby nie stracić tego życia tu na ziemi, bo ono jest krótkie, kruche i przemijające. Poproś Jezusa, aby wskazał Ci Ojca i aby posłał Ci swojego Ducha.